Polska mówi. Gość dzisiaj u pana Jerzego Strączyńskiego. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Nauczyciela bioenergoterapii, autora książek i takiego, można powiedzieć, w Polsce guru, jeśli chodzi o energioterapię. No, może nie guru, no, ale człowieka, który zajmuje się tym od wielu, wielu lat, w sensie zawodowym. Te książki, o którym pan wspomniał, to są jakby w pewnym sensie podręczniki, które w przyszłości będą służyć ludziom zajmującym się zawodowo tym tematem. Ale oprócz tego zajmuję się jogą i medytacją od wielu lat. Historią. No, historią, a w ogóle z wykształcenia historykiem jest. Panie Jerzy, chciałbym z panem porozmawiać na temat mózgu. Bardzo fascynujący organ z niebywałymi możliwościami w naszym organizmie. Czy tylko mózg ma tę możliwość zapamiętywania? Oj, jeśli chodzi o mózg, nie jestem neurobiologiem, więc tutaj dużo nie powiem. Oczywiście, może miał pan na myśli bardziej umysł ludzki, prawda? Bo trzeba rozgraniczyć te dwa pojęcia, mózg i umysł. Mózg jest strukturą fizjologiczną, materialną, natomiast umysł nie. Ale współczesna nauka, psychologia szczególnie, dużo może powiedzieć na temat tego, czym w przybliżeniu jest umysł, czym jest świadomość, czym jest intelekt, czym jest rozum. I teraz jeśli chodzi o zapamiętywanie, to można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak świadomość indywidualna i nieświadomość indywidualna. Według Karla Gustawa Junga, psychologa współczesnego, żyjącego zresztą, on mówi, że świadomość indywidualna ma ograniczoną możliwość zapamiętywania treści. Natomiast nieświadomość indywidualna, nieświadomość, ma nieograniczoną możliwość zapamiętywania treści. I teraz my poznajemy rzeczywistość przez świadomości zmysłowe, czyli świadomość związana ze słuchem, z obrazem, czyli świadomość wzroku, słuchu, dotyku, smaku itd., itd. I kiedy różne wrażenia zewnętrzne przechodzą i są zauważone przez naszą świadomość co najmniej przez 3 sekundy, one są wtedy zapamiętywane. Inne są rejestrowane w nieświadomości indywidualnej. I teraz ta nieświadomość indywidualna, na przykład w filozofii Dalekiego Wschodu i w religii, być może jest tą, którą oni nazywają świadomością magazynującą, która przechodzi z jednego wcielenia na drugie. I tam są zapamiętywane wszystkie treści. Czyli tutaj nie sprawdziłoby się powiedzenie, pamięć jest ulotna. Tak naprawdę jest ulotna w tym fizycznym... Ulotna w tym sensie, że istnieje tak zwana pamięć jakby bliższa nasz, czyli ta, która związana jest ze świadomością i tam ma ilość tych bitów do zapamiętania jest ograniczona. I teraz jak przychodzą nowe zdarzenia, nowe rzeczy, to część tego, czego nie używamy z tej pamięci, przechodzi do nieświadomości. Czyli magazynowane jest. Domagazynowane, dokładnie tak. Proces przypominania polega na tym, że zostawiać trzeba sobie takie przejścia. My sobie, jak się skupimy, te informacje wracają do świadomości. To niebywałe. Proszę mi powiedzieć, a czy możemy wpływać na przykład na odległość, na czyjś umysł w jakimś stopniu? Tak. W jaki sposób? Czy musimy mieć wyjątkowe umiejętności? Niekoniecznie. Powinniśmy być w niesamowitą moc? Niekoniecznie. Oczywiście tak też może być, ponieważ świadomość i myśl to jest również energia. Energia bez świadomości, albo może inaczej, świadomość bez energii zanika, a energia bez świadomości, bez koncentracji rozprasza się. I teraz, jeżeli koncentrujemy się z jakąś myślą, z jakimś życzeniem, z jakąś nawet afirmacją, prawda, to jest to taki ładunek energetyczno-informacyjny,
który można przesłać na odległość. Mniej więcej my w bioterapii stosujemy działanie na odległość. Potrzebujemy tylko do tego tak zwanego w cudzysłowie świadka, czyli to może być zdjęcie określonej osoby, może to być wibracja jego głosu, a nawet tak jak w radiestezji się używa schematycznie jakiś plan mieszkania, podpis tej osoby i energetyczne można dojść do tego. To jest tak zwane działanie podprogowe albo inaczej pozazmysłowe. Czyli nie za pośrednictwem tych fizycznych zmysłów, a za pomocą tego umysłu subtelnego. Czasem jak coś nam się wydarzy nieprzyjemnego, to słyszymy od znajomych, może ktoś ci źle życzył. Czy to rzeczywiście działa w ten sposób, że komuś coś źle życzymy i to się może wydarzyć? Czy powinniśmy zwracać właśnie na to uwagę, żeby przede wszystkim nie życzyć drugiej osobie? Na pewno tak, ale to może wrócić do nas na przykład. Może, ale nie musi. Rzeczywiście być może coś takiego istnieje. Mówi się często w tych starożytnych tekstach o klątwach, prawda? O jakichś innych tak złorzeczeniu. Ludowa tradycja przecież mówi o tym, jak zdejmować klątwy, złorzeczenia i tak dalej, i tak dalej. Czyli kiedy myśl jest bardzo jednorodna, silnie skoncentrowana przez umysł nadawcy, można tak powiedzieć, ona przybiera formę wiru energetycznego i idzie w kierunku odbiorcy. Dla Polska mówi pan Jerzy Strączyński. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.